Witam Państwa, Michał Trześniewski, to jest program Wolne Głosy Zagranica. Czy Chiny będą rządzić światem? Kto rządzi Chinami? O tym będziemy rozmawiać. A jest z nami pan doktor Michał Bogusz z Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry. Ostatnio odbył się 20. zjazd Komunistycznej Partii Chin. To zostało okrzyknięte w mediach jako wydarzenie historyczne dla Chin, ale także dla społeczności międzynarodowej, bo także to może determinować zachowanie Chin, jeżeli chodzi o geopolitykę. Natomiast zanim przejdziemy do samego zjazdu, zapytam o Komunistyczną Partię Chin. Będę pana doktora prosił właśnie o wyjaśnianie pojęć, które są na pewno potrzebne, żeby jakkolwiek zrozumieć to, co dzieje się w państwie środka. Czym jest Komunistyczna Partia Chin? To organizacja, która istnieje ponad państwem, tak? Ona jest organizacja będąca zewnętrzna w stosunku do państwa chińskiego, do Chińskiej Republiki Ludowej, która jest, ja bym powiedział, jak mamy zbroję, to państwo jest tą zbroją, ale partia jest tym wkładem w środku, który powoduje, że ta zbroja się rusza, wykonuje jakieś czynności i tak dalej. To jest taki system nerwowy, który powoduje, że to państwo się porusza, działa, realizuje jakieś cele. I oczywiście ten jest z tego punktu widzenia jest nie tylko i takim ideologicznym mózgiem wyznaczającym kierunki działania tego państwa, ale też daje mu realny wymiar działania, funkcjonowania. Tak naprawdę jakby dzisiaj partia komunistyczna w jakimś cudem w ciągu nocy by zniknęła, to Chińska Republika Ludowa by przestała istnieć, by się rozsypała jak domek z kart. A no, jak duża jest ta partia? Bo jak rozumiem, nie jest to partia w jakikolwiek sposób wielkościowo porównywalna do tego, co mamy w Europie, czy funkcjonuje co w Stanach Zjednoczonych. To jest jakaś gigantyczna masa ludzi. Czy oficjalnie partia teraz osiągnęła prawie 96 milionów członków. Z tego to jest 16, może ciut więcej teraz. To są działacze kadrowi, to są etatowi pracownicy partyjni, ci, którzy są funkcyjni w tym systemie. I oni tak naprawdę stanowią tą elitę partyjną, która rządzi tym krajem, jakby napędza Chińską Republikę Ludową, a taką ścisłą elitę, która jest decyzyjna, tak bym powiedział, to jest kilkadziesiąt, może kilkaset dużych rodzin, które może razem licząc parę tysięcy osób z różnymi odnogami rodzinnymi. One oczywiście są ze sobą powiązane, skoligacone. Przez prawie trzecie, czwarte pokolenie dochodzi do władzy decydentów partyjnych. W efekcie to wszystko jest wymieszane ze sobą. Oczywiście te rodziny mają odnogi w biznesie, kontrolują poważną część chińskiej gospodarki. A czym jest zjazd Komunistycznej Partii Chin, który odbył się pod koniec października i o którym tak głośno było w mediach? Właśnie mówiło się, że to jest absolutnie historyczne wydarzenie. Zresztą widzimy w tej chwili na ekranach, jak to wyglądało. Bardzo spektakularnie, duża rzecz. Czym jest zjazd Komunistycznej Partii Chin? W teorii to jest najważniejsza, najwyższa władza Partii Komunistycznej i zjazd może wszystko zmienić, podjąć jakiekolwiek decyzje. Nie jest niczym ograniczony. Tym bardziej nie jest ograniczony chińskim prawem, ponieważ jak powiedziałem wcześniej, partia funkcjonuje poza prawem czy ponad prawem. To rzeczywiście teoria. Tak było może kiedyś, kiedy te zjazdy się odbywały. Były tam bardzo burzliwe dyskusje i dochodziło do prawdziwych przesileń. Dzisiaj bym powiedział, że taki zjazd jest bardziej odprawą dla aktywu średniego i niższego szczebla, które ma po prostu pokazać im, w którym kierunku kierownictwo będzie popychało partię. I oczywiście podejmuje, jakby przyklepuje decyzje personalne, tylko że tak naprawdę te decyzje personalne, czy to dotyczące partii, które teraz zostały formalnie podjęte, czy te dotyczące państwa, które będą podjęte w marcu na sesji fasadowego parlamentu Chińskiej Republiki Ludowej, tak naprawdę zostały podjęte latem. Prawdopodobnie latem w ramach dyskusji wewnątrz kierownictwa partyjnego tam został utarty jakiś kompromis albo wymuszony
na części kierownictwa jakiś rodzaj kompromisu, a teraz powoli będzie takie przedstawienie polityczne stwarzające pozory partycypacji społeczeństwa, czy członków partii, szeregowych członków partii właśnie poprzez zjazd, a potem z całego społeczeństwa poprzez fasadowy parlament, symulujący partycypację w całym tym procesie. I w ramach tej symulacji będzie to ujawniane, te decyzje personalne będą ujawniane. Także pewne decyzje polityczne kierunkowe w tym kierunku, gdzie pójdzie partia. Tylko że trzeba mieć świadomość, że te decyzje już zapadły, tylko że one są teraz ujawniane właśnie w ramach takiego przedstawienia politycznego. Zaraz przejdziemy jeszcze do samego zjazdu i do decyzji, jakie zostały na nim podjęte. Natomiast zapytam jeszcze o strukturę władzy w Chinach. Jak to jest? Mamy komunistyczną partię Chin, ale są jakieś tam jeszcze na pewno inne instytucje, jakieś mniejsze ciała kolegialne w ramach tej partii. Być może jest prezydent, premier. Nawet nie do końca wiadomo tak powszechnie, kim jest Xi Jinping, bo jego czasem określa się sekretarzem generalnym, czasem przewodniczącym. Niektórzy mówią o nim prezydent. Także, panie doktorze, jak to jest, jeżeli chodzi o strukturę władzy w Chinach? Czy władza jest, wynika z funkcji partyjnych? Może być tak, że jest w jakimś ministerstwie minister, ale jest tam też pierwszy sekretarz komitetu w tym ministerstwie i czasami jest to minister, a czasami jest któryś z jego zastępców. I de facto to oznacza, że to ten zastępca ministra czy wiceminister ma realną władzę w danym ministerstwie, ponieważ on jest sekretarzem partii. Jeżeli chodzi o Xi Jinpinga, to jest sekretarzem generalnym Komunistycznej Partii Chin i równocześnie przewodniczącym Chińskiej Republiki Ludowej, co czasami na Zachodzie jest błędnie tłumaczone jako prezydent. Sami Chińczycy próbują narzucić tłumaczenie jako prezydent, mimo że to nie jest to samo słowo w języku chińskim co prezydent, tylko właśnie przewodniczący. To jest ten sam tytuł, który miał przewodniczący Mao Zedong. To oczywiście Chińczycy próbują zmienić z powodów prestiżowych, ale on ma jakby dwa kapelusze. To jest, zresztą się to tak po chińsku potocznie mówi, że jedna instytucja, dwie tabliczki, czyli jeden człowiek czy jedna instytucja, która ma dwie afiliacje, jedną partyjną, jedną państwową, i to ta afiliacja partyjna jest ważniejsza. No w tym wypadku Xi Jinping jest sekretarzem generalnym partii i równocześnie w marcu będzie, podejrzewamy, prawie z pewnością stuprocentową można powiedzieć, wybrany na trzecią kadencję jako przewodniczący Chińskiej Republiki Ludowej, czyli osoba spełniająca jednoosobowo funkcję głowy państwa. Mamy zjazd, ale oprócz tego jeszcze są takie terminy, na które można się natknąć, jak Komitet Centralny Partii, jak właśnie Sekretarz Generalny. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o taką stricte hierarchię partyjną? To jest na pewno istotne do tego, żeby zorientować się, kto tam pociąga za sznurki, kto tam rządzi. Komitet Centralny to jest ciało, które zastępuje zjazd. Jak powiedziałem wcześniej, zjazd ma absolutną władzę, ale zjazd się odbywa ileś tam lat. Obecnie jest to co 5 lat, a pomiędzy zjazdami jakby funkcje i władzę w partii przejmuje Komitet Centralny, który ma z kolei biuro polityczne, które jest, nazwijmy to, zarządem, albo inaczej, jest radą nadzorczą w tym okresie między zjazdami zarządzającą, i do tego jeszcze stały komitet biura politycznego. To jest obecnie 7-osobowe grono, które permanentnie urzęduje i tak naprawdę permanentnie sprawuje władzę nad partią, a de facto nad całymi Chinami. I Xi Jinping zasiada w tym stałym komitecie biura centralnego, Komitetu Centralnego. W stałym komitecie biura politycznego. Jako sekretarz generalny partii z urzędu jest przewodniczącym stałego komitetu biura politycznego, plus ma 6 współpracowników i każda z osoba w stałym komitecie lub w biurze politycznym, w zależności od swojej rangi, jak i rangi spraw, którymi ma się zajmować, ma jakieś portfolio polityczne. Ktoś się zajmuje, nie wiem, sportem, młodzieżą, ktoś inny z polityką zagraniczną i tak dalej. I zazwyczaj te osoby zasiadają w różnego rodzaju komitetach czy komisjach Komitetu Centralnego, w których skład wchodzą także odpowiedni ministrowie, urzędnicy i szefowie partii,
którzy są w danych ministerstwach lub agendach państwowych, i to powoduje, że realna władza znajduje się w tego rodzaju komórkach partyjnych, w komitetach właśnie lub komisjach przy komitecie centralnym, i to jest bezpośredni, daje bezpośrednie przełożenie komitetowi centralnemu na działanie, podejmowane decyzje przez struktury państwowe. Po prostu w hierarchii decyduje hierarchia partyjna. Jeżeli na takim komitecie zostaną podjęte, czy w takiej komisji zostaną podjęte określone decyzje, to później urzędnicy, którzy też zasiadają w tej komisji, wykonują je już w ramach swoich obowiązków państwowych, w strukturach państwowych. A więc mamy sekretarza generalnego, mamy te komórki partyjne, mamy przewodniczącego Chin, takie instytucje. Natomiast oprócz tego jest jeszcze premier, czyli taki zarządca bardziej w rozumieniu systemów politycznych w Europie? Administrator, człowiek, który też z ramienia partii, on też zasiada w stałym tym komitecie biura politycznego i też jest de facto wyznaczany przez partię, przez zjazd partii. To jest zazwyczaj osoba numer dwa reżimu, która kontroluje właśnie działanie administracji państwowej, nadzoruje administrację państwową. Zazwyczaj też sprawowuje bezpośredni, ma w swoim portfolio kwestie gospodarcze, chociaż w poprzednich dwóch kadencjach to wicepremier Liu He, który był zaufanym Xi Jinpinga, miał w swoim portfolio z kolei gospodarkę, ale zazwyczaj to jest tak, że to właśnie premier ma w swoim portfolio gospodarkę. Ostatnio odbył się owy 20. zjazd Komunistycznej Partii Chin. Już mniej więcej wiemy, jak to wygląda, jeżeli chodzi o podział władzy. Natomiast co ustalono na tym zjeździe? Czy coś kluczowego? Z jakiego powodu w ogóle się zebrano? Co postanowiono? Generalnie zjazdy się odbywają cyklicznie. W ostatnich 30 paru latach mieliśmy je odbywające się regularnie co 5 lat. Decyzje, które moim zdaniem są najważniejsze. Oczywiście cały szereg decyzji personalnych, które zostały podjęte, które dały de facto Xi Jinpingowi absolutną władzę teraz nad partią, ale moim zdaniem najważniejsze decyzje, które przedstawiono tak naprawdę zjazdowi i aktywowi partyjnemu, to dotyczą zmiany modelu rozwoju gospodarczego i tego, że Xi Jinping będzie bardzo cisnął w tej chwili, żeby zmienić, dokonać przestawienia gospodarki Chin na nowe tory, bardziej postawić na konsumpcję wewnętrzną, na rozwój wewnętrzny. Rodzaj, może nie autarki, ale uniezależnienia się od rynków zagranicznych, od wymiany gospodarczej z zagranicą, tak żeby Chiny były w pełni samodzielne na funkcjonowanie, i zmniejszenie nierówności społecznych. To jest bardzo boląca sprawa w Chinach. Bardzo rosnące nierówności gospodarcze, ekonomiczne, społeczne, zarówno geograficzne, jak i pomiędzy poszczególnymi grupami społecznymi, żeby nie używać tutaj terminu klasowymi, klasami, powoduje, że partia musi zaadresować tę sytuację, ponieważ to grozi poważnym wybuchem społecznym, poważnego niezadowolenia społecznego. No, czynnik Gini w Chinach zbliża się niebezpiecznie do powyżej, jest już mocno powyżej 4 punktów, a 4 punkty to jest taka ostrzegalna granica, która powoduje, że sytuacja grozi wybuchem poważnych niepokojów społecznych. Tutaj musimy postawić kropkę. Bardzo dziękuję. Pan dr Michał Bogusz, Ośrodek Studiów Wschodnich, był naszym gościem. Kłaniam się, panie doktorze. Dziękuję za zaproszenie. Dziękuję państwu za uwagę. Zapraszam do oglądania naszego programu jutro. Dobrego dnia, dobrego wieczoru.